Jolwy, tutaj Olga i moi drodzy, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Potioncraft. Ja już się nie mogłam doczekać, aż po prostu w to zagram, gdyż mamy dzisiaj mnóstwo rzeczy do zrobienia. Ja już tutaj wszystko pozbierałam z ogrodu, raczej taka natura nas dzisiaj nie pobłogosławiła. Ale zobaczymy, proszę bardzo, co mamy tutaj. A, to ty. Mam świetne wieści, bo eksperyment się powiódł. W końcu udało mi się zdobyć sól pustki. Sól pustki? O tak, sól pustki przydaje się podczas ważenia mikstur. Do jej wytworzenia potrzeba jednak maszyny alchemicznej. Sam proces nie jest łatwy. Jeżeli masz ochotę na wyzwanie, chętnie podzielę się z tobą tą recepturą, jak to w naszym fachu bywa. Dodam, że za symboliczną cenę. I to jest coś, co mi ktoś mówił w komentarzach, że właśnie teraz to ważenie jest trudne, ale w momencie, kiedy uzyskam tę sól, będzie może ono łatwiejsze. Więc pokaż mi swój towar, skarbie. Symboliczną? Symboliczną? Bessie, to jest dwa razy mniej niż ja mam! Czy mogłabym poprosić, żebyś poszedł... Czekaj. Czy możemy sprzedać? Okej. Ponieważ ja się za bardzo podjarałam w tym, że możemy mieć tę sól i to pozwoli nam uzyskać, wiecie, te lepsze receptury. Więc tak się zastanawiam, a co jeżeli byśmy sprzedali nasze wszystkie mikstury? Ile by nam to dało pieniędzy? 300, to jest bardzo mało i z tego co widzę, inne rzeczy to jest też bardzo taka cena niska, więc niestety, czy możesz przyjść później? Przepraszam! Potrzebuję miksturę, która ochroni mnie przed różnymi niebezpieczeństwami bitwy. Dobrze, kamienną skórę potrzebujesz, ale... Jejku, to było moim zdaniem, moi drodzy, emocjonalnie, personalnie strzało w moje serce, gdyż ja już się tak podekscytowałam. Ja już myślałam, że uda mi się to wszystko zrobić i... się nie udało. No cóż, jeszcze ktoś mi również powiedział, że mogę usuwać te receptury, co ogólnie odkryłam w ostatnim odcinku, ale bardzo i tak istotne, że mi mówicie, ja bardzo to dziękuję. Naciskając, wiecie, o tym czymś. I tutaj ja mam ogólnie zapisaną tę miksturę, ponieważ to jest szał. Więc to jest tylko po to, dlatego to mam. A silna mikstura spowolnienie albo jest mikstura spowolnienie. Na razie sobie to zostawię. Poczekajcie, tutaj również jest słaba mikstura z mana. Tutaj jest silna mikstura z mana. Na razie sobie tutaj to zostawię, aby móc w stanie nie aż tak drogie. W sumie to jest naprawdę, czy ja... Może, poczekajcie, czy ja powinnam zawsze dawać im najlepsze mikstury, jakie mam, czy mogę też czasami dawać słabe? Nie wiem, ogarnę się później. Tutaj mamy dobra cena 33, minus 17, zła cena i to jest to... To właśnie również z waszych komentarzy się o tym dowiedziałam, także moi drodzy, możecie pisać. Ja bardzo chętnie wszystkie rady będę przyjmować. A, dobra, mamy to, proszę bardzo. Sio. Potrzebuję mikstury do robienia usypiających strzałek, są bardzo przydatne. No to potrzebujesz snu, tylko czy możemy to wykonać? Niestety, z tego co widzę, nie znajduje się to w naszej książce, ale jest ono tutaj. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się, ale... Pamiętam również, że do tego, wiecie, do tej mikstury, czy tam maszyny alchemicznej, potrzebujemy trzeciego stopnia tej oto mikstury usypiającej, więc może spróbujemy sobie z tym poradzić? Kurczę, zobaczcie, jaka tutaj jest sytuacja. Idealnie po prostu udało mi się zdobyć, żeby to było, no dosłownie, jakby żeby przyszywało. I szczerze mówiąc, myślałam, że teraz włączy się huragan i przeniesie mnie na randomowe miejsce na mapie, tak jak mówiliście. Ale może się uda? Jejku, oby się udało, delikatnie, proszę, proszę. Tak bym chciała naprawdę zdobyć tę trzecią miksturę levelu trzeciego. To jest moje pragnienie, to jest moja potrzeba. Jakby, daj mi to, gro. Ja tak ciężko pracowałam, by to osiągnąć. Jesteś w stanie, dobrze, może trochę szybciej, ale i tak boję się, że to jest za szybko. Czekajcie, teraz bardzo delikatnie. To może się udać. Czy to się uda? Jeden, dwa, dwa, no dawaj! Trzy! Jest, kochani, mamy to, zapiszmy recepturę, proszę bardzo, dolejmy tego tutaj, gdzie to miało być dolane, tutaj miało to być dolane, mamy to, i co więcej, właśnie, mam recepturę na, zobaczcie, najlepszą jakby, o,
Czekajcie, bo ja wydawało mi się, że ja zapisałam silną jeszcze słabą miksturę ze snem, ale nieważne. Mamy po prostu miksturę ze snem, w takim razie uważmy ją, dajmy ją temu mężczyźnie. Och, ile pieniążków, proszę bardzo. Och, jak się cieszę, jak się cieszę. Chyba w takim razie zostały nam tylko dwie esencje, które musimy zrobić, aby jakoś włączyć tę miksturę, która znajduje się w piwnicy, ale jestem podekscytowana. Alchemiku, jestem magiem bitewnym i często potrzebuję regenerujących mikstur po walce. Czy masz jakoweś? Podobno mikstura tego typu najlepiej działa, jeśli doda się więcej następującego składnika ziemisty piryt. Panie, ale czy ja to mam? Jakby, no spoko, ja rozumiem, my tutaj się, wiesz, rozmawiamy sobie, ale ziemisty pył? Nie wydaje mi się, że ja miałam jakikolwiek pył, także chyba nie będę w stanie twojej potrzeby spełnić. Nie, będę w stanie. Jednak nie wydaje mi się, że on nam da tyle pieniędzy, co byłoby w stanie, wiecie, jakby zapłacić za to, że użyjemy kamienia, okej? Jakoś... Nie, dam ci zwykłą miksturkę leczniczą, sorry. I nie mamy tego... Nie mamy tylko czegoś, co potrzebujemy do tego, do leczniczej miksturki. Musimy sobie jakoś z tym inaczej poradzić. Jednak to daje mi... trochę mnie to komplikuje, moi drodzy, gdyż ponieważ to oznacza, że nie mam składników wystarczających na inne mikstury. Oby się ten dzień szybko skończył. On dostanie po prostu, proszę bardzo, leczniczą miksturę i stary panie, idź sobie. Wiem, że to mało kosztuje, ale nie chcę tracić klienta, bo to by było nieodpowiedzialne. Klienci są jednak prawie najważniejszą rzeczą, która tutaj się znajduje. Grzybiarz! Witaj, nie zgadniesz, co mam w koszyku? Jasne, że grzyby, no chłopie, naprawdę nie wydawało mi się zgadne. Skarbie, po... mglista parasolka, może posłużyć jako malutki parasol w trakcie deszczu, jeżeli będziesz wyglądać nieco śmiesznie. Jak w nie my husband Totoro, my neighbor Totoro. Ogólnie, my tutaj bierzemy, ja wiem, czekajcie, ile to będzie, 500 tego monet, ale utargujemy i chyba będziemy w stanie tutaj to ogarnąć. Co się martwię, że miałam oszczędzać na tamtego gościa, ale nie wiem, kiedy ten gość przyjdzie, a nie będę tutaj wspaniałych ofert olewać, tylko dlatego, że będę na niego czekać. Idź sobie. Proszę bardzo, zakończmy rozmowę. Co ty potrzebujesz? Handsome. W górach doszło do osuwiska i tunel prowadzący do mojej wioski został zablokowany. Jak mam teraz wrócić do domu? Lewitacją? Tak tylko mówię, ale wygląda tak trochę jak Dawid Podsiadło. O, proszę bardzo, moi drodzy, mamy to, kochani. I pieniądze po prostu się... no, cała sakiewka mu poleciała za tę wspaniałą miksturę. O, idź! O, dostaliśmy tyle pieniędzy, ile byśmy wydali u tego grzybiarza. Cudownie, wspaniale. Alchemiku, potrzebuję mikstur, które mogę użyć na polowaniu. Na polowaniu, mówisz? Jaką ja bym ci mogła użyć na polowaniu? Może spowolnienie albo siła, tak myślę. Poczekaj, nie możemy zrobić tego. Czy spowolnienie możemy użyć? Też się nie uda. Jakich, słuchaj, typie mógłbyś... Może zręczność? Dobra, na polowaniu również mógłbyś użyć w zręczności, więc akurat mieliśmy tę miksturę, to się jej pozbędziemy z ekwipunku. Sio. Alchemiku, mam problem, jestem wyjątkowo niezdarna. Masz może miksturę, która mogłaby pomóc? Wybacz, kochana, skończyła się. No ale dobra, no, zobaczymy. Proszę bardzo, zręczność. Jejku, dlaczego oni kupują cały czas... Nie, cicho, Genali, masz nie marudzić. To dobrze, że oni kupują cały czas to samo, dopóki będę miała... jeżeli będę miała surowce, aby to być w stanie wykonać, to będzie tylko hit. Dobra, musiałam się skupić, udało nam się wszystko dobrze zrobić. Potrzebuję trutki na szczury i inne składniki. Nie ma sprawy, skarbie. Słaba miksura zatrucie, słaba miksura zatrucie. Aha, to jest jeden, a to jest jeden. Aha, czyli ma inną recepturę, no nic. Proszę bardzo, mój drogi, trzymaj tę... Trzymaj tę trutkę na szczury i jako, że już wszyscy sobie będą szli klienci, to mogę znowu popracować nad naszymi innymi rzeczami. Ojejku, ja zaraz stracę na tej miksturze i na tak to się skończy. Nie, ja sobie dobra. Dobra, straciłam, idź sobie, o, jeszcze się cieszy. Nie ciesz się, to był przypadek i to był błąd. Wracając, kochani. Jakie jeszcze tutaj rzeczy musimy zrobić? Musimy jeszcze zrobić kamienną skórę oraz spowolnienie. Zobaczmy, gdzie co się znajduje. Kamienna skóra chyba była gdzieś tutaj, więc... niech będzie, ale czy ja chyba... Czy ja mam właśnie to takie coś, co daje mi zejście na dół? Bo pamiętam, że jakiegoś składnika dzisiaj bardzo mi brakowało, więc nie chcę się tutaj porywać, aby...
aby tego nie mieć. Czekajcie, mam, właśnie, mam wiatrokwiat, który idzie do góry, ale nie mam tego czegoś, co idzie do dołu. No to może to przemińmy. Co tam jeszcze było? Była jeszcze chyba siła. Gdzie była siła? Gdzie była siła? Gdzie była siła? A nie, przepraszam, to była po prostu ta ślimacza skóra. Przepraszam, no ten, no ogólnie bycie ślimakiem, prawda? Bycie wolnym. Nie wiem, czy się na to piszę, ponieważ mam tylko i wyłącznie jeden składnik, który idzie do dołu, więc... zobaczmy, czy mogę spróbować. Zobaczymy, moi drodzy. Najwyżej zużyję je wszystkie. Proszę bardzo, przejdziemy tędy, aby się nasza mikstura po prostu od tak, wiecie, nie ten, nie rozwaliła. Nie, to nie przejdzie. To nie przejdzie, stracimy ją i już po tym, i już po właśnie miksturze i również po składniku, nie ma sensu, idziemy spać, zbierzemy jutro dobre rzeczy z ogródka i spróbujemy ponownie, może w tym odcinku uda się zrobić tę ogólnie, no wiecie, to co tutaj się dzieje, tę maszynę. Czy to jest ten składnik, który idzie na dół? Nie, o to jest to, prawda? Terraria nam idzie na dół. No ale mamy ją, więc czy ja powinnam najpierw obsłużyć klientów, czy najpierw spróbować się pobawić, przejść na dół? Korci mnie, aby po prostu przejść na dół, jak mam być z wami szczera, kochani. No ale... Nie, no dobra, no dobra, no dobra, spróbuję zrobić trzecią miksturę właśnie tego. Trzecią... ale to będzie siła, to jest kamienna skóra, to jest trochę daleko. Ale już to też zmieliłam i już to wrzuciłam. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy najwyżej nie obsłużyć się jakichś klientów. Jest! Udało się, udało się. Moja twarz to po prostu było skupienie na całej linii. Kochani, mamy to, niestety, ja bym chciała zapisać recepturę. Musimy coś stąd jednak, ten, nowa mikstura. Nie, nie, nie. Ja pamiętam, że to była mikstura chyba snu, ale dobra. Wywalmy ją i zapiszmy tę recepturę. Ukończmy tę miksturę, kochani. Może w tym odcinku się uda. Jejku, kochany, ale to by było wspaniale. Dodajmy to tutaj. I jeszcze została nam tylko i wyłącznie ten... To ślimaczenie, dobra. Przychodźcie, przychodźcie, bo ja się muszę wszystko z wami szybko ogarnąć. Potrzebuję mikstury, której dzięki której będę mógł ugasić pożar mojego domu lub pól. Nie ma sprawy, słuchaj, nie mam akurat tego tutaj, ale to jest zwykły, najnudniejszy lód. Proszę, obsłużony, siosio. Potrzebuję mikstury, którą będę mógł polać tarczę i zyskać dodatkową ochronę przed różnymi niebezpieczeństwami. Kamienna skóra? Może? W sumie... Dobra, miałam też silną, ale już przemilczmy to. Może tam były jakieś... Tam ogólnie były składniki, które ja wykorzystałam już niestety. Całkowicie, więc będę musiała poprosić grzybiarza o nie. Siosio, idź kolejny. Potrzebuję mikstury, która pomoże mi się dostać na wysokie, strome urwisko. Lewitację, kochany, potrzebujesz. Tylko czy ja ją mam? No, trochę słaba sytuacja, gdyż, ponieważ nie jest tutaj ona dostępna, skarbie, więc będę ci musiała zrobić. Ojejku, jejku, jec, oni są dzisiaj normalnie wymagający. Okej, moi drodzy, popełniłam błąd, ponieważ tutaj była szybkość, a tutaj była lewitacja, więc muszę jeszcze raz po prostu zrobić tę miksturę, oby miała wystarczającą ilość składników, najwyżej go, no zostawię go z niczym. Jednak, no idźcie już sobie, jakby klienci, jeżeli nie są, chyba że... Wiecie co, tak sobie teraz pomyślałam, że jeżeli, bo tak chciałam powiedzieć, a może dlatego, że są nieciekawi, no to wiecie, nie pojawiajcie się, bo są nieciekawi, ale jednak ci ciekawi klienci to po prostu mnie również wkurzają, więc to wychodzi, że wszyscy klienci mnie po prostu wkurzają, ja to bym chciała, żeby oni w ogóle nie przychodzili. Pani, jeżeli nie o to ci chodzi, to naprawdę nie wiem, o co ci chodzi, dobra, dobra, chociaż to się udało i chociaż dostajemy za to nawet przyzwoite pieniądze. Chcę być szybka jak żółw, nie przysłyszałeś się, aha, dobra. Wiem, czego potrzebujesz, potrzebujesz spowolnienia, ale jakby to ci powiedzieć, nie mamy możliwości tego wykonać, więc powodzenia, muszę coś ci zrobić po prostu na ono obecnie, no. Kobieto, jest mi niezwykle przykro, jednak ja nie mogę w żaden sposób ci tego zrobić, chyba że poświęcilibyśmy tutaj tę miksturę, którą już wlałam, a nawet nie wlałam tutaj tej mikstury, więc sorry, jakby nie mam tego składnika, który pozwala mi przejść idealnie w dół. Jest tam ktoś za tobą? Sorki, sorki. Bardzo przepraszam. O! Proszę bardzo, bierzemy wszystko. Bierzemy wszystko. Wszystko. Dużo pieniędzy to kosztuje, jednak my się stargujemy i to będzie całkiem niezły deal, mówię wam. Kurczę. To trochę mi...
bardzo mi smutno z powodu, że nie mogę tamtej babki obsłużyć, no ale naprawdę nie miałam składników, więc wiecie. Proszę bardzo, bierzemy to, idź, czy ty jesteś... O nie, jeszcze ludzie są. Mój mąż idzie do lasu na polowanie, potrzebuje miksturę, która uczyni go lepszym myśliwym. Dobra, to jest proste, ale słuchajcie, no ile tam jest was jeszcze? My zaraz zamykamy. Dokładnie, uważmy tę recepturę, trzymaj, trzymaj, psik, psik. Potrzebuje mikstury, która zwiększy moją wytrzymałość, więc przypuszczam, że to jest tylko i wyłącznie albo kamienna skóra, albo siła. No to do tych obu rzeczy potrzebowałabym zejść tutaj na dół na mapę, a nie mam tego składnika. Jest mi bardzo przykro. Chyba, że mogłabym przejść jakiś taki sposób. No, w sumie, no dobra. Nie no, słuchajcie, bo ja tak chciałam powiedzieć, że no, będę musiała komuś po prostu znowu odmówić, ale z drugiej strony ja nie chcę im tak cały czas odmawiać, więc spróbuję zrobić taką bardzo, bardzo, bardzo okrężną drogą kamienną skórę, żeby to o to jej chodziło, bo jeżeli to nie będzie ta esencja, którą ona chce, no to niestety, nie wiem, kurczę, zamykam sklep. Dobra, jakoś zrobiłam, ale takimi drogami krętymi, jeżeli to nie jest to, co ty chcesz... Babo, ja naprawdę poświęciłam tak mnóstwo czasu, żeby to zrobić, nawet nie wiesz, jaką ty byś chciała wytrzymałość? Przecież kamienna skóra jest idealnie jakby wytrzymała. Co ty potrzebujesz innego? Nawet nie mam zielonego pojęcia, poczekajcie. Albo to by była siła, prawda? Albo, no, co ja mam ci jeszcze innego tutaj zrobić? Naprawdę nie mam. Nie mam czegoś takiego jak wytrzymałość, więc... Nie dość, że się tak dla niej starałam po prostu, to jeszcze perfidnie, okropnie mnie tutaj oszukała. To jest oszukanie, dokładnie. To mogła być tylko i wyłącznie siła. No i ja mogę do tego, ale wytrzymałość, siła to jednak nie jest to samo. Więc dobra, sorry babo, idź sobie, no przepraszam cię serdecznie. Potrzebuję mikstury ochronnej na czas bitwy. O, wspaniale, cudownie, w końcu! Mogę coś sprzedać to, co już mam. Dobra, jejku, dlaczego oni cały czas przychodzą? Ja wiem, że mój tutaj wspaniały sklepik alchemiczny jest już bardzo popularny i w ogóle taki świetny, ale no dajcie mi spokój, ja potrzebuję mieć surowców na inne rzeczy. O, idź, idź, idź. Potrzebuję mikstury, która zamraża. O, jest mi bardzo z tego powodu przykro, ponieważ mam tylko i wyłącznie jeden wodokwiat. Aha. Nie wiem, jak ja tam dojdę. Nie mam zielonego pojęcia, jakoś się prawdopodobnie będę starać. Dobra, a dajcie mi wszyscy święty spokój. Tak powiem, naprawdę. Moi drodzy, jako że mamy jeszcze tutaj w ścieżce alchemika rozdział 3, stwórz miksturę z 3 różnymi efektami, to mam już miksturę, z której moglibyśmy uzyskać te 2 efekty i jest to urok oraz szał. Oczywiście nie mam składników, nieważne, już chciałam powiedzieć, że ono to sobie może zrobimy z 3 efektami. Nie, bo nie mam składników i tak to się, słuchajcie, kończy. Nawet nie mogę nic tutaj dalej przejść, no bo nie mam po prostu tego, co przychodzi na dół i tyle. Kończymy dzień, jejku, jaki on był stresujący, jaki on nie był wspaniały, bardzo mi się nie podobał, oby kolejny przyniósł po prostu bardziej szczęśliwe te kwestie, naprawdę. Jest to co... Tego jest 10 tylko. No cóż, zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. A więc może ja po prostu, moi drodzy, rozpocznę od uzyskania tej tutaj... jak ona się nazywała, to była... Czego ja tutaj jeszcze potrzebowałam? Jeszcze potrzebowałam tych takich ślimaczków. Czy ja mogę je zrobić? Mikstura spowolnienie, a ta była trzecia! Ale nie mam tego czegoś, nie mam powoju i mogłabym już to zakończyć! Jejku, no nie! No nie, spróbuję jeszcze raz do tego dotrzeć, może bez powoju i oby się udało, wtedy już byśmy mieli to coś tam na dole! Okej, okej, może się uda. Może, oby. Proszę, proszę, jest, ukończmy miksturę, wlewajmy ją tutaj, szybko, jak najszybciej, czekajcie, hop, i co tu się robi, o, stwórz sekretu, mamy to, nie wiem, co się rzeczy robią, poczekajcie, może jednak, trzymam kciuki, proszę, nie wiem, co to jest, całkowity rozkład i mrok, tak jest z ciemności, tak jak z ciemności rodzi się nadzieja na światło, tak ta substancja ma potencjał, aby ujawnić kamień filozoficzny. Podczas pracy nad tworzeniem migredu udało ci się pojąć, jak działa maszyna alchemiczna. Nowa wiedza pomaga ci przywrócić jedną z uszkodzonych receptur, a teraz posiadasz receptury na albedo. Okej. Dobra, a co daje to coś? Nie chcę być niemiła, ale co ono daje? Okej, dobra. Może, wiecie, jestem zbyt na razie laikiem, aby to ogarnąć. Albedo. Oho. Okej, dobra, jestem w stanie zrobić te,
Tutaj też jestem w stanie nawet to włożyć. O, tutaj, słuchaj, stary, tutaj jest to już zrobione. Nie wiem, co to jest, pewnie bycie niewidzialnym, ale tutaj jest zbyt dużo efektów, okej? Więc ja może po prostu, jak normalny człowiek, zacznę obsłużyć klientów. Nie mogę spać, czy masz miksturę, która mogłaby mi pomóc? Owszem, mam, mój drogi, proszę bardzo. Trochę, no, wiecie, jesteśmy w stanie jakby zrobić kamień filozoficzny, więc nie powinnam marudzić, ale myślałam, że będę w stanie zrobić również coś więcej. Potrzebuję mikstury, która zwiększy moją siłę. Wszystko to już jest zrobione, mój drogi, trzymaj. I kończy nam się to coś, dzięki czemu idziemy w dół, więc ten składnik jest bardzo potrzebny. Powodzenia dla mnie na kolej, po prostu na cały ten dzień, więc to nie wygląda zbyt kolorowo. Oj. No dobrze, proszę bardzo, co ty, panie, potrzebujesz? Chcę rzucić zaklęcie na bransoletę, aby chroniła przed zranieniami. Potrzebuję mikstury o podobnym działaniu, aby tego dokonać. Poczekaj, chcę rzucić zaklęcie na bransoletę, która chroniła przed zranieniami. Aha, czyli chodzi ci o kamienną skórę, tak? Tak mi się wydaje? O to? Oczywiście, że nie o kamiennej skóry. Nie, czy mam? Mam, tylko nie mam tego składnika, żeby przejść na dół. Nie, no, będę musiała znowu się tak strasznie męczyć z tym wszystkim. Dobra, stary, trzymaj, proszę cię bardzo. Jejku, żeby ten koleś może przyszedł, wiecie, ten drugi, ten alchemik, który za bardzo małą cenę nam da ten przepis. O dobra, ty też możesz być. Witaj, miło cię widzieć, jak zwykle przybyłam z ziołami i kwiatami, proszę sobie wybrać. O, senny burak, mój drogi, dobra, słuchaj, bierzemy to, ile to będzie kosztowało? 315, dobra, bierzemy wszystko dwa razy, znaczy nie, przepraszam, nieważne, biorę wszystko raz, oczywiście, ale tego to mi normalnie potrzeba, daj mi tego ze 20. Dobra, z 15, okej, ponieważ to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo istotne dla mnie i cały czas mi tego brakuje, no ale dobra, może alchemia niska. Wiecie co, może tutaj nie będę się aż tak bardzo pchać na tamte bardzo trudne rzeczy. Ja tego potrzebuję, potrzebuję jakiegokolwiek rabatu, gdyby tamten koleś miał przyjść. Chociaż wydaje mi się, że po prostu jest jeden, można powiedzieć, jest jeden sklepikarz, który może do nas przyjść na dzień, więc pragnę posiąść mikturę, która pozwoli mi na pokonanie wrogów gołymi rękami. Chcesz siły, prawda? Ale też pytanie jakby, czy ty jesteś dobra? Czy ty jesteś zbirem? Zobaczymy. Siła, tak? Nie, w sumie dobrze ci się z oczu patrzy. Ojejku, chyba źle wybrałam. Tak, to jest niskie handlowanie się, aby mi w sumie przydałoby się. Dobra, nieważne. Nie czuję się ostatnio zbyt dobrze, ciągle kaszle i boli mnie głowa. Czy możesz mi pomóc poczuć się lepiej? Oczywiście, mój drogi, proszę bardzo. Ten chciał tylko i wyłącznie leczyczą miksturę, ale czy to oznacza, moi drodzy, że to już jest koniec? Że to już jest po naszych tych, po naszych ludziach, więc może teraz urok i szał, brakuje mi niebieskiego tego. No dobra, spróbujmy w takim razie zrobić miksturę ogólnie z urokiem i szałem, czyli przejdziemy jakoś tędy i dodamy sobie jeszcze do tego albo libido, albo eksplozję, żeby wiecie, w końcu stworzyć miksturę z trzema różnymi efektami i oby to nam coś odblokowało. Myślę, że jakby ja chcę tutaj do przodu iść, tak? A nie tylko siedzieć w miejscu i obsługiwać klientów, którzy mają biegunkę cały dzień. Okej, czekajcie, zobaczymy, czy mi się uda. Okej, dobra, nie interesuje mnie, jak mocna to będzie mikstura, chociaż może nie. Proszę bardzo, mikstura z ogień, eksplozja i światło. Super, ukończmy to, proszę bardzo. Dobra robota, udało ci się ukończyć rozdział, w każdym, dobra. Ech, udało się. Kochani, mamy to, zobaczmy teraz, jakie cele nas czekają tutaj ponownie. A! Stwórz miksturę z czterema różnymi efektami. Dobra, to nie powinno być Boże, nie powinno być trudne, tak chciałam powiedzieć. Zdobądź księgę dużego doświadczenia na mapie alchemii. Aha, czyli to trzeba kamieniem to przedrzeć i stwórz miksturę z magiczne widzenie. Nie wiem, gdzie jest magiczne widzenie, ale obyśmy wiedzieli, gdzie to może się wydarzyć. A tutaj już tak naprawdę mamy te trzy rzeczy, więc czekajcie, wydaje mi się, że magiczne widzenie mogło być tym, czego
potrzebujemy, ale jako, że... A, w sumie dobra, zakończmy ten dzień. Mam również jeszcze jakieś żywoliście, więc jejku, wrzucę je do tego dotąd i zrobię jakieś mikstury, żeby po prostu one były, aby się te składniki nie zmarnowały. Chociaż nie wiem, czy po prostu, jako że bym tutaj je zostawiła na stole, to czy coś by się z nimi, wiecie, stało, czy one... no nie chciałabym po prostu, żeby jakoś, nie wiem, spróbowały wyparować albo spleśnić, albo coś takiego. W sumie mogę spróbować zrobić trójkę. No dobra, trójki nie będzie, ale dwójka będzie na pewno. Proszę bardzo, możemy to ukończyć. Oraz miałam również ognie dzwonki. No to zrobimy sobie ognistą tą, ognistą jeszcze miksturę. Tak na koniec dnia, żeby właśnie, tak jak mówię, to się nie zmarnowało. Ale jestem również bardzo ciekawa, jakie te nowe rzeczy, ten rozdział nam, wiecie, otwiera, nie? Nowych klientów i tak dalej. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to interesuje. Dobra, ukończmy miksturę, żeby się nic nie zmarnowało. Chodźmy spać i to będzie po prostu ostatni dzień, który będziemy w stanie tutaj zobaczyć na tym odcinku. Wiem, że powinnam już kończyć, ale jestem zbyt podekscytowana dla zobaczenia nowości. Dobrze, dobrze, bardzo się cieszę. Gdyby były jakiekolwiek ulepszenia ogrodu, to już bym je kupiła dawno. Oraz możemy punkty talentów 2. Czy ja powinnam zrobić handel? Tutaj zobaczcie, targowanie się 5, czy może właśnie tutaj to obniżenie cen? Nawet jeżeli nie mam tylu punktów umiejętności, więc na razie się cofam. Proszę bardzo. Cóż to mamy? Muszę pilnie dostarczyć coś do sąsiedniej wioski, ale mój koń nie jest zbyt rączy. Obawiam się, że nie dotrę na czas. Masz może jakąś miksturę dla koni, aby były szybsze albo wytrzymalsze? Lubię, gdy miksturę mają prosty skład. Zapłacę więcej, jeżeli użyjesz maksymalnie jednego rodzaju składnika. Zapłacę więcej za miksturę z wieloma efektami. Jakie ci mogę dać wiele efektów, jak ty chcesz jedno dosłownie? Nie no, możemy ci zrobić tylko i wyłącznie, tak myślę, zręczność, prawda? No bo to o to chodziło. Poczekajcie, żeby szybsze albo bardziej wytrzymalsze. No to mogę ci dać, spróbować ci dać zręczność. Zobaczmy, czy to jest to, co cię interesuje. Nie? Okej, dobra, przepraszam. Przepraszam, mamy szybkość. Okej, dobra. O, i jeszcze proszę bardzo, to ma prosty skład. Z wieloma efektami nie jestem chyba w stanie ci tego zrobić, bo bym musiała cały... Nie, sorry. Utargujmy się i... Och, proszę bardzo, bardzo mnie cieszy to, że będziemy mieli dużo pieniążków. Dobra, proszę bardzo, Wiedźmin. Witaj, alchemiku. Niedługo wybieram się na polowanie na ducha. Ten konkretny nieumarły jest niewrażliwy na stal, ale na szczęście działa na niego magia. Przygotuj mi miksturę, która nasyci moje ostrze magiczną mocą, a ja dam ci grosza. Chodzi ci o manę? Chyba, poczekajcie, jaką my to jeszcze mieliśmy zrobić? Magiczne widzenie, raczej to nie byłaby ta mikstura, więc już musielibyśmy ją odkryć. Albo to by była mana, albo to by był piorun. Myślicie, że piorun byłby w stanie zabić ducha? Mogę spróbować, nie wiem, czy mi się jakby to sprawdzi. Okej, dobra, super. A, masz na sprzedaż jakieś składniki? Jeszcze nie, ale planuję wkrótce zacząć sprzedawać różne rzadkie części potworów. Na pewno przydadzą ci się w alchemii. Ja bardzo chętnie, jakiekolwiek składniki, oczywiście, że chciałabym je przyjąć. Sprzedajesz jakieś może mikstury, które pomagają w sprawach intymnych? Przydałaby mi się taka. O, kochana, mam coś dla ciebie. Albo urok, albo libido. Niestety, nie jestem w stanie tutaj teraz ci tego libido wyczarować. Również z urokiem miałabym problem, także co powiesz na to, abym ci spróbowała coś takiego wykonać i może właśnie chodziłoby to o libido. Proszę bardzo, kochana, oby ci się dobrze sprawdzała. Jak się masz, alchemiku? Nikt jeszcze nie rzuca ci jej klątwy? Jestem dzisiaj dość zmęczona, więc śmiech jest wyczerpujący. Rozumiesz, czary to niezła charówka. Czy nie masz może przypadkiem mikstury, która przywraca manę? Owszem, mam, moja droga, coś takiego silna... O nie, to jest sen. Nie, przepraszam. Dobra, proszę bardzo, mamy super, nawet silną tą z maną. Kto mógłby rzucić na mnie klątwę. Jest ich bez liku. Nie jestem jedyną czarodziejką w okolicy i uwierz mi, zapewne nie najstraszniejszą. Aha, czyli gra próbuje mi tutaj powiedzieć, wiesz co, w sumie to może się stać tutaj różne złe rzeczy w twoim tym, w twoim sklepie, więc ty lepiej na siebie uważaj. Witaj, alchemiku, chcesz uzupełnić swój zapas ziół? Och, mam też dla ciebie prośbę o przysługę. Przydałaby się mi jedna z twoich mikstur. Zobaczymy. Niektóre składniki są wyjątkowo cierniste i trudno jest zabrać gołymi rękami. Do tego muszę często wspinać się przez kolczaste krzewy w poszukiwaniu nowych roślin. Czy masz miksturę?
skórę. Tak, 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 kamienna skóra, prawda? O to ci chodzi. Ale nie możemy jej... O, okej, mamy słabą miksturę, więc to w sumie byłoby nawet dla niej lepsze, ponieważ nie chciałabym jej dać takiego, wiecie, najlepszego mojego, co mam. Także pokaż mi, moja droga, swój towar. Niestety nic ciekawego tutaj się nie dzieje. Jednak, czy jest coś, czego nam brakuje? Mogłabym zakupić te korzenie... A nie, mam w sumie ich 16, więc jest to niepotrzebne. Tutaj te, które idą, te może w sumie zrobimy tak, oczywiście. Mamy również niebieskie kwiaty, mam tylko jeden niebieski kwiat, więc kupmy może ze 3 niebieskie kwiaty oraz ze 2 tutaj te takie właśnie inne... Te, które idą do góry ogólnie. Ten, który właśnie prowadzi... Składnik, który prowadzi nas do góry. Jejku, już się tak zaczęłam... O! Dokładnie. To jest to, co chciałam zrobić. Tak się już skupiłam na tym, aby dobrze wytargować, że zapomniałam języka w buzi. Alchemiku, jestem magiem pitewnym i często potrzebuję regenerujących mikstur po walce. Czy masz jakoweś? Jakoś mikstura jest dla mnie bardzo ważna, jestem gotowa hojnie zapłacić. Czy chodzi ci o manę? Bo to chodzi albo ci o manę, albo o leczniczą, prawda? Zobaczmy, czy to jest to? O, dobra, to jest to. Witaj, słuchaj, w okolicy jest szalona ryba. O nie, to ten koleś! Wszyscy rybacy to wiedzą, jak tylko łapie przynętę, szaleje i pływa szybko jak diabli. Żadna żyłka jej nie utrzyma, chcę namoczyć przynętę w miksturze, która spowolni mi tę rybę. Proszę, pomóż mi. Nie chcesz łapić zwykłych ryb? Ależ to nudne jak flaki z olejem. Siedzisz sobie, puszczasz bąki, leniwie wpatrujesz się w swoją wędkę i przeganiasz komary. Lubię tropić i łowić niezwykłe ryby. Każda z nich wymaga wyjątkowego podejścia i specjalnej przynęty, a łowicie mogą tylko doświadczeni wędkarze. Za dziwne ryby klienci płacą więcej. Dobra, dobra, rozumiem, chłopie, ty po prostu chcesz doznań i niestety bardzo jest mi przykro, ale nie jestem w stanie ci tak od ręki dać tej mikstury, będę musiała ją wykonać, a ona jest aż tutaj. Proszę bardzo, kolejny obsłużony. Zamek w moich drzwiach wejściowych się zaciął. Ja wiem, czego ty potrzebujesz kwasu. Jejku, jak ja nie cierpię tych ludzi, którym się po prostu zamki zaczy... Czy na jakiejś wsi średniowiecznej nie ma jakiegoś dobrego ślusarza czy cokolwiek innego? Ja po prostu nie wierzę. O, o! Czekajcie, eksplozja, o kurcze! Ogień, śmierć, ziemia, życie... To było wcześniej, a tego mogłam nie zauważyć. Okej, mamy, idziemy w śmierć, moi drodzy. Co nas tam będzie ten prowadzić? Ale super, nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle istnieje. Dobra, ta potrzebowała many. I to chyba tyle, moi drodzy. Jakby zrobiliśmy dzisiaj bardzo, bardzo dużo, moim zdaniem. Udało nam się, co to robi? O! Nowe bazy mikstur można nabyć u kupców. Okej, dobra. Czyli czekajcie, będziemy mogli zmieniać o to? Jejku, dobra, dobra, to jest za dużo, to jest za dużo. To już ten odcinek i tak powinien się kończyć, moi drodzy. Ja idę spać, żeby, proszę bardzo, to wszystko zapisać. A z wami się żegnam, bardzo wam dziękuję za oglądanie i do kolejnego zobaczenia. Cześć!